istnieje poważne podejrzenie, że na planie dzisiejszego teledysku formacji Joker pod tytułem Granat i Zawleczka jest jakaś bomba. Czy to oznacza, że zdjęcia nie dojdą do skutku? Czy będzie trzeba ewakuować dzisiejszy plan? Ha, nie, 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 wręcz przeciwnie. Zapraszam Was do obejrzenia relacji. Halo, dzień dobry, witamy wszystkich widzów, dzień dobry, Disco Polo Info, dzień dobry. Czy ty dostałeś dzisiaj z kulki? Ja nie, ale jak chcesz, to możemy się po to postarać. W Paint Ballu jest tak, że każdy gra ma swój własny scenariusz, który jasno określa zasady i wiem, że ty również ułożyłeś swój własny scenariusz. Tak, razem współpracujemy z Faster Media i oni jakby, ja im dałem pomysł, miejsce, gdzie chcemy jakby to wszystko nakręcić. Oni to w jakiś sposób po swojemu ubarwili, jak chcą, żeby to wszystko wyglądało. No i moim zdaniem powstanie bardzo, bardzo sympatyczna produkcja. Zgrany wokal, po prostu nie dokoncentrujecie to, jak Paweł krzycze do przodu, do tyłu, w lewo, a to musisz patrzeć w obiektyw i jeszcze śpiewać. Nie, no skądże, jak widzisz, jestem pocieszną osobą, jak najbardziej, cały czas jakby pełna energii jest we mnie, więc tego typu działania, że tam lewo, prawo, do przodu, ten, jak najbardziej jestem za tym, ponieważ komunikatywność między jakby kamerzystą i mną jest super, dlatego dla mnie to jest mega. Wiem, co mam robić, żeby mógł fajnie to później wykorzystać w teledysku, więc jak najbardziej jestem za. Pojawił się również Sebastian, ty chyba odegrałeś główną rolę. No tak, udało mi się zaopatrzyć do tego teledysku jako główna rola, więc mam nadzieję, że fajnie to wyszło. Ale ty tutaj zabijałeś. No niestety mordowałem, ale potem jakoś ratowałem te dziewczyny. A tak normalnie w życiu jesteś takim czarnym charakterem? Chyba nie. Nie, raczej nie. Dzisiaj tak trochę mnie ubrali na takiego złego chłopaka, ale na co dzień staram się być miły, sympatyczny. No chyba to nieraz pokazałem. Na planie jest z nami również Marta i Beata, które są tancerkami, pięknie tańczyły. Wam jest niestraszna chyba taka niska temperatura. My jesteśmy gorące dziewczyny, także na pewno niestraszna. Beata, ty mówiłaś chwilami, że jest zimno, ale sobie poradziłaś. Nie, jest gorąco, jest naprawdę gorąco. No właśnie, macie taki bardzo ładny układ taneczny. Jak długo nad nim pracowałyście? Jest zimno, ale troszkę. I oto on, człowiek odpowiedzialny za dzisiejszy teledysk. Skąd ty czerpiesz inspirację? Dzień dobry, z życia i z filmów, które oglądam po nocach, bo nie mam czasu. Serio? No tak, tak, inspirujemy się zachodnimi produkcjami zazwyczaj. No oglądamy dużo filmów, no, jesteśmy filmowcami, więc lubimy to robić. Bo z tą produkcją usłyszałeś piosenkę, od razu wiedziałeś, że chcesz taki teledysk? Ja nie wiem, czy Piotrek zdradził tytuł, jeżeli nie, to ja też ten zdradził, tak. Czyli granat, no zawleczka prosta, że nie mamy już takiej pogody letniej, więc uznaliśmy, że musimy to zrobić w jakimś zamkniętym pomieszczeniu. Jesteśmy dzisiaj na sali do paintballu i do laser taga, więc to idealnie się komponuje. Fabuły nie będę zdradzał, musicie obejrzeć sami. A miałeś okazję już pracować w takim miejscu? Nie. Pracowałem z pistoletem, kiedyś próbowałem, ale jeśli chodzi o kamerę, to nie miałem okazji, więc to mój debiut. Scena z bombą to chyba jest kulminacyjny moment w twojej całej produkcji. Jak najbardziej. Bomba tyka, już niedługo cały teledysk, jak to się mówi, nie zniknie, tylko pojawi się, więc ona wybuchnie, teledysk się pojawia, ale plan się wtedy skończy. Już niebawem premiera mojego najnowszego teledysku do piosenki Granat i Zawleczka. Bardzo gorąco zapraszam.